Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo serdecznie w ten wietrzny, piątkowy dzień, samo południe. Ja się nazywam Sylwia Żmińska-Kwirenk, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, jestem członkinią zarządu, szefową programu Szkoła Ucząca się, ale też na co dzień, właściwie od miesiąca, rozwijam wspólnie z kolegami i koleżankami wsparcie szkół, dyrektorów, dyrektorek, nauczycieli, nauczycielek w związku z tym, co się teraz dzieje w szkołach i z tym, że do naszych szkół przybywają goście z Ukrainy. Spotykamy się po raz trzeci, nie po raz trzeci z Wami dyrektorami, dyrektorkami, ale spotykamy się po raz trzeci z Wami dyrektorami, dyrektorkami w kontekście właśnie włączania dzieci ukraińskich do szkół polskich w różnych systemach, czy to do oddziałów przygotowawczych, czy to do klas ogólnodostępnych. Dzisiejsze spotkanie razem z moimi gośćmi, dość liczną grupą gości, poświęcimy przede wszystkim takiej skutecznej pracy szkoły w sytuacji, w której uczniowie dołączają do klas ogólnodostępnych. Poprzedni webinar poświęcony był w całości oddziałom przygotowawczym, natomiast wciąż wiemy, że taką dominującą praktyką jest jednak ten model włączania uczniów do zwykłych, masowych klas w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Webinar jest przeznaczony dla Państwa, dyrektorów i dyrektorek, ale w związku z tym, że staramy się już coraz bardziej dotykać tego momentu związanego z uczeniem się też uczniów polskich i uczniów ukraińskich, to dzisiaj naszymi gośćmi nie są tylko dyrektorzy. Za chwilkę ich przedstawię, ale już teraz uprzedzam, że to liczne grono to właśnie reprezentanci kadry zarządzającej, ale również kadry nauczycielskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 28 lat stara się wspierać szkołę w doskonaleniu jakości nauczania, ale też uczenia się uczniów i uczennic. Wątek globalny, wątek związany z migracjami, choć nie na taką skalę i nie aż w takim zakresie, jak teraz to robimy, był w Centrum Edukacji Obywatelskiej poruszany od dawna. Dla nas zawsze ważne jest, żeby zadbać o ten element dialogu, edukacji antydyskryminacyjnej, zrozumienia dla różnorodności, też wykorzystywania tej różnorodności w procesach wychowawczych i w procesach edukacyjnych. Dlatego też te nasze webinary, choć z jednej strony starają się tak interwencyjnie odpowiadać na Państwa wyzwania i potrzeby, to z drugiej strony też staramy się poprzez te spotkania pokazywać, co my jako organizacja, ale też praktycy i praktyczki, z którymi współpracujemy, uznajemy za ważne w polskiej szkole i ten głos też dzisiaj będzie bardzo mocno obecny. No właśnie, to są nasi goście. Jeszcze zanim o gościach, to ja to spotkanie poprowadzę dzisiaj razem z Przemkiem Kluge, który jest gospodarzem cyklu Odporna Szkoła dla Dyrektora, w którym Państwo prawdopodobnie w miarę regularnie uczestniczycie, czy to w postaci właśnie comiesięcznych webinarów, czy spotkań takich seminaryjnych, na których macie okazję dzielić się swoim doświadczeniem. Ale oprócz Przemka i mnie, my jesteśmy tutaj tylko moderatorami tego spotkania, są z nami bardzo ważni goście, ważni dla nas jako organizacja, ale przede wszystkim ważni, ponieważ to są osoby, które tak jak pewnie większość z Państwa żyje na co dzień tą sytuacją, szuka rozwiązań, sprawdza różnego rodzaju podejścia, no i też zgodziła się po prostu podzielić swoimi dobrymi praktykami, ale prawdopodobnie też wyzwaniami i trudnościami, z którymi się na co dzień mierzą. Są z nami dzisiaj Aneta Kotlęga, która jest wicedyrektorką w Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach. Pełni też funkcję pedagogzki szkolnej, a w związku właśnie z przyjmowaniem dzieci uchodźczych do szkoły no, pełni też bardzo ważną rolę w tym obszarze w swojej placówce. Są z nami nauczyciele. Przemek Tylus i Monika Karolczyk są z jednej szkoły, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie. To jest szkoła, która też uczestniczyła i nadal uczestniczy w programie Szkoła Ucząca się, reprezentuje szkołę klubową albo laboratoryjną, tego nie zdążyłam sprawdzić. I Monika jest matematyczką, Przemek jest polonistą i wychowawcą. I też z tej perspektywy podzielą się praktykami, które oni wdrażają jako nauczyciele, ale będą mówić też z perspektywy całej szkoły. I jest z nami Iwona Skiba, która uczy języka polskiego, języka angielskiego, ale też języka polskiego jako obcego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie. To również jest szkoła, która towarzyszy naszemu programowi Szkoła Ucząca się od wielu, wielu lat. Bardzo Wam dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie. I na to spotkanie zaprosiliśmy, tutaj nie zdążyłam przed spotkaniem Larysę zapytać o to, jak się wymawia
wymawia Twoje nazwisko, mam nadzieję, że nie popełnię błędu, zaprosiliśmy też Larysę Wyczywską, która jest od kilku lat asystentką międzykulturową w szkołach warszawskich, nauczycielką i pedagogzką w Ukrainie, w Kijowie, była związana z edukacją, no, według naszego systemu edukacją wczesnoszkolną, tak, od klasy pierwszej do klasy czwartej. Więc Larysa dzisiaj będzie mówiła z tej perspektywy asystentki międzykulturowej. Ja tylko przypomnę albo powiem na nowo tym z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, że jak mówimy o asystentce międzykulturowej, to w takim formalnym wymiarze albo w formalnej nomenklaturze mówimy o pomocy nauczyciela z kompetencjami międzykulturowymi. Ja wiem, że to brzmi strasznie, no ale taka jest po prostu nasza formalna relacja, tak, tego stanowiska w szkole polskiej. Natomiast o znaczeniu takiej właśnie osoby jak Larysa w szkole pewnie wielokrotnie dzisiaj będziemy rozmawiać. No właśnie, dziś przede wszystkim przyjrzymy się takiemu całościowemu podejściu do pracy z uczniami z doświadczeniem uchodźczym w takim systemie organizacyjnym innym niż klasy przygotowawcze. Przyjrzymy się potrzebom dzieci ukraińskich i polskich i temu, w jaki sposób o nie zadbać. Takich potrzebach, o takie potrzeby edukacyjne, ale też potrzeby takie społeczne i emocjonalne. Mamy nadzieję, że uda nam się przekazać takie zdroworozsądkowe spojrzenie na różne kwestie formalno-prawne. Nasi nauczyciele, właściwie nauczycielki i nauczyciel podzielą się dobrymi praktykami organizacji lekcji, głównie polskiego i matematyki, ale myślę, że jakby to są takie rozwiązania, które da się zaadoptować również na innych przedmiotach. Więc mamy nadzieję, że to będzie też dla Was bardzo inspirujące. Mało będziemy mówić o podstawie programowej, ale ten wątek, tak wprost, ale ten wątek na pewno się w wypowiedziach naszych gości pojawi. Tak samo jak się pojawi kwestia języka edukacyjnego, bo czym innym jest nauka języka obcego, języka polskiego jako obcego, a czym innym jest takie wdrażanie, ćwiczenie z uczniami ukraińskimi języka edukacji, języka specjalistycznego dla danego przedmiotu. No i oczywiście będziemy przyglądać się roli asystenta międzykulturowego w klasie ogólnodostępnej. Tutaj po prostu sięgniemy do doświadczeń Larysy, ale też do doświadczeń szkół, które dzisiaj gościmy. Przemka przedstawiłam, więc możemy lecieć dalej. Zanim nasi goście podzielą się swoimi doświadczeniami, to też chcielibyśmy Państwa zaprosić, jak zawsze, do dzielenia się własnymi doświadczeniami, własnymi dobrymi praktykami. No więc jak zawsze prosimy Was, byście weszli na stronę www.menti.com. Anita, która jest tutaj na zapleczu, wrzuciła na czat link do tej strony. Wpiszcie kod. Pojawi Wam się to pytanie, które widzicie tutaj na slajdzie. Z jakiej własnej decyzji lub działania podjętego w ostatnim tygodniu jesteś zadowolony? I króciusieńko hasłowo napiszcie. Pochwalcie się, docencie siebie nawzajem, a być może po prostu przez to też zainspirujecie innych, którzy za chwilę zobaczą te odpowiedzi, bo ja na chwilkę zatrzymam udostępnianie, a Anita udostępni swój ekran, żeby wyświetlić te wypowiedzi, które się będą pojawiały przez najbliższe 3 minuty, bo tyle mniej więcej dajemy Wam na wpisanie Waszych dobrych doświadczeń w Menti. Także www.menti.com. Zatrzymuję udostępnianie. Ani to ekran jest Twój. Możesz udostępnić nam swój ekran, żebyśmy zobaczyli te wypowiedzi, które się pojawiają na Menti. Mamy nadzieję, że wszystko zadziała. Wiecie, jak to jest z technologiami. To zawsze chwilkę trwa. Tak, oczywiście, muszą się pojawić pierwsze odpowiedzi. Rozumiem, że teraz wszyscy widzicie nas w jednym kawałku, właściwie w 6 obrazkach. Przemek i Monika są w szkole, Iwona również jest w szkole, więc może się tak zdarzyć, że jak będą mówili, to będziemy słyszeć dzwonek, będziemy słyszeć hałas na korytarzu, ale to dobrze, znaczy, że oni ze szkoły nie uciekli, są tutaj przez chwilę z nami, za chwilę wrócą do swoich zadań i obowiązków. Anito, czy mamy problem z udostępnieniem Menti? Nie, tylko nie pojawiają się jeszcze Państwa odpowiedzi, więc czekam na odpowiedzi. A, rozumiem. To zapraszamy tutaj do wypełnienia Menti. Można to robić przez cały czas. My też to Menti, te pytania z Menti ściągniemy, bo nie mamy kodu dostępu. Ani to wrzuciłaś kod dostępu na czat? To jest link, który kieruje bezpośrednio. Aha. Już moment.
To jeszcze raz Anita nam wrzuci. I tajemnicze, wiecie, CEO support się pojawia. Nie można się zalogować. No dobrze, słuchajcie, to ja mam taką propozycję. Anito, ty w międzyczasie rozwiąż problem związany z naszym Menti. To się czasem zdarza. Ja proponuję, żebyśmy przeszli do już naszego spotkania, a do Menti wrócimy w końcówce. Taki zrobimy myk, że doświadczeniem się Państwo tak czy siak podzielicie. To co? Ja wracam do prezentacji. Udostępniam swój ekran. Udostępnij. Mam nadzieję, że o. Jeszcze zanim oddam głos Przemkowi, to chciałabym tylko Państwu powiedzieć, że my na tym spotkaniu, ale w ogóle w centrum, jak myślimy o wsparciu szkoły w przyjmowaniu dzieci z Ukrainy, no właśnie do klas ogólnodostępnych, czy też do oddziałów przygotowawczych, to zawsze myślimy o tym, że najważniejsze jest, żeby zaspokoić i zbalansować taką realizację potrzeb, które my dostrzegamy na trzech poziomach. Pierwszy poziom to jest taki potrzeb, to jest taki poziom związany z poczuciem bezpieczeństwa. Drugi poziom związany jest przede wszystkim z relacjami społecznymi. No a ten trzeci, ważny kawałek oczywiście, bo przecież po to jest szkoła, żeby uczniowie i polscy, i ukraińscy się uczyli, dotyczy uczenia się. Myśmy tutaj je sobie rozpisali, te potrzeby na takie bardziej szczegółowe, tego nie będę Państwu czytała, możecie to zobaczyć na prezentacji, natomiast też tą prezentację dostaniecie po spotkaniu, więc zawsze będzie okazja do tego, żeby do tej triady wrócić. No właśnie, to jest ten moment. Ta sytuacja generuje dla wszystkich wyzwania. Ona oczywiście generuje wyzwania dla szkoły organizacyjne, kadrowe, związane z tym, że się zmienia środowisko uczenia się, że się pojawiają nowe obawy i lęki, na przykład rodziców. Ta sytuacja też generuje wyzwania, a też potrzeby, nowe potrzeby dyrektorów i dyrektorek. Oczywiście wiele z nich dotyczy uregulowań prawnych, część uregulowań prawnych znamy, część jest dla nas niezadowalająca, wiemy, że to nie są najlepsze rozwiązania prawne, a co do części wciąż jeszcze nie mamy jasności, jak będą wyglądały. My zebraliśmy to w postaci pytań i odpowiedzi i też po tym spotkaniu wyślemy do Państwa materiał, no właśnie z takimi najważniejszymi informacjami formalno-prawnymi. Oczywiście ważny jest ten kontekst rozpoznawania potrzeb uczniów ukraińskich, ale też cały czas widzenia potrzeb uczniów polskich, a także potrzeb nauczycieli, rozwój kadry pedagogicznej, współpracy właśnie w zakresie poszukiwania rozwiązań i wdrażania rozwiązań, które będą najlepsze dla szkoły, dla całej szkoły w danej sytuacji oraz takie świadome zarządzanie szkolną różnorodnością. 22 kwietnia będziemy też organizować spotkanie, webinarium, które będzie poświęcone komunikacji z rodzicami, bo myślimy, że ważne jest, żeby w tej wciąż dynamicznie zmieniającej się sytuacji prowadzić taką przejrzystą politykę i komunikację, żebyśmy wszyscy wiedzieli, żeby społeczność lokalna wiedziała, jakie decyzje podejmuje dyrektor, jakie działania wdraża, w jaki sposób one zaspokajają potrzeby uczniów polskich i uczniów ukraińskich, z jakimi wyzwaniami się mierzycie oraz też na jakie wyzwania wciąż jeszcze szukacie odpowiedzi. Oj, dobrze. No i teraz to już zdecydowanie oddaję głos Przemkowi. Przemku. Dziękuję za głos, ale zaraz go postaram się odrzucić Anecie, dlatego że chciałbym Ciebie bardzo poprosić o Twój przykład dobrej praktyki. Ja wiem, że Ty lubisz równoważyć te swoje dwie role, czyli rolę zarządczą z rolą pedagoga, no i pewnie w wypowiedzi też będzie to słychać. Ale zależy nam na rozpoczęciu od tej właśnie perspektywy, nie dlatego, że masz imię na A, ale dlatego, że naszymi słuchaczami w większości są osoby, albo prawie właściwie wszyscy, to są osoby zarządzające szkołami, to co może być dla nich interesujące, to ta właśnie całościowa perspektywa, która tworzy warunki do pracy wszystkim innym osobom w społeczności szkolnej, no przede wszystkim nauczycielom. Więc chciałbym Ciebie poprosić o wskazanie tych działań, które podjęliście, żeby szkoła jak najlepiej mogła się z tym wyzwaniem uporać. Aneto?
Dzień dobry. Tak, to już zabieram w takim razie głos. Jeszcze raz ja również witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Zostało już tutaj powiedziane, że nazywam się Aneta Kotlęga i pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach. Rzeczywiście ja często się przedstawiam najpierw jako pedagog szkolny, a dopiero później jako wicedyrektor. Pewnie będzie to słychać w tych moich też działaniach i w tym, co u nas w szkole się zadziało w związku z sytuacją. Natomiast postaram się, zresztą wypisałam właśnie tutaj na tych slajdach punkty, które mają mnie jakby trzymać w pewnych ryzach, żebym za daleko w tych moich wypowiedziach nie poszła. Natomiast no właśnie, zacznę od tej pracy administracyjnej, bo to w zasadzie od samego początku było jednym z ważniejszych punktów, które musieliśmy w jakiś sposób w szkole dostosować. W momencie, kiedy rozpoczęła się wojna czy inwazja Rosji na Ukrainę, u mnie w szkole trwały jeszcze ferie, kończyły się one w zasadzie. I jakby pierwszą myślą, która mnie spotkała, to z jakimi emocjami, z jakimi słowami i z jakimi przekonaniami przyjdą moi uczniowie w poniedziałek po feriach do szkoły. Zaczęłam o tym myśleć przede wszystkim dlatego, że w naszej szkole już dzieci z Ukrainy były. My od około 3 lat takie dzieci mieliśmy, mamy. Mieliśmy ich około 20 wtedy, także były to dzieci przede wszystkim osób, rodzin, które przyjechały do Polski, żeby pracować tutaj, żeby zarabiać. Osoby, które też, rodziny, które zostają u nas na dłużej. Więc jakby temat był mi tym bardziej bliski i tym bardziej jakby zaczęliśmy też jako cała szkoła właśnie zastanawiać się nad tym, co dalej. Takim pierwszym punktem było to, że ja jeszcze w momencie, kiedy trwały ferie, napisałam do rodzin właśnie uczniów naszych z Ukrainy wiadomość, przekazałam również swój prywatny numer telefonu w celu jakby też pomocy im w taki sposób, że chociażby chętnie porozmawiam z uczniami na ten temat, czyli z ich dziećmi. Jeżeli oni chcieliby właśnie wsparcia czy pedagogicznego, ale też psychologicznego, to my jako szkoła służymy pomocą. No i zapewniłam w tej wiadomości także, że jeżeli znają rodziny, swoich bliskich, swoich znajomych, przyjaciół, którzy będą przyjeżdżać w tym momencie do Polski, to żeby też jakby pamiętali, że my służymy pomocą, możemy wtedy jakby, najbardziej myślałam o tej pomocy takiej materialnej, wiecie Państwo, jakby czy też zapewnienia im mieszkań i tak dalej. Natomiast wróciliśmy w poniedziałek do szkoły. Też wiadomo, że z nauczycielami jakby rozmawiałam za pomocą komunikatora, podesłałam jakieś też linki, czy tutaj też webinary, które były w CEO, jak rozmawiać z uczniami o wojnie. No i nie pomyśleliśmy chyba, mówię tu w liczbie mnogiej, czyli ja, dyrektor, druga wicedyrektorka naszej szkoły, że tak szybko będziemy musieli zmierzyć się z tyloma ludźmi, tyloma kobietami, zwłaszcza z dziećmi, które będą przyjeżdżały z Ukrainy do nas i będziemy jakby no właśnie zmieniać w zasadzie pracę naszej szkoły. Zmiana pierwsza to właśnie te prace administracyjne, dokumentacja, kwestionariusz zapisu do szkoły. W momencie, kiedy w tym pierwszym tygodniu tak naprawdę już przyjeżdżały osoby z Ukrainy zapisać dzieci do szkoły. Niektórzy mówili, że szybko, że może poczekać, że może jeszcze te dzieci niech nie idą od razu do szkół i tak dalej. Słyszeliśmy przecież takie sformułowania również w telewizji, w internecie. Natomiast rodzice ci przede wszystkim chcieli, żeby ich dzieci mimo wszystko trafiły też do dzieci. I to na tym im też zależało, przynajmniej z rozmów, które prowadziliśmy, żeby oni mogli spokojnie jakby w tym czasie załatwiać sprawy, którymi zajmują się dorośli. Natomiast dzieci chcieliby, żeby były w środowisku dla nich naturalnym, tak? No więc przyjeżdżali bez dokumentów takich, jak my w Polsce wymagamy, żeby zapisać dzieci do szkoły. Od razu ustaliliśmy, że dokumenty, które mają, a najczęściej w zasadzie wszyscy z tych rodzin, wszystkie osoby miały akty urodzenia, oczywiście w języku ukraińskim, bądź paszporty dzieci. Sterowaliśmy je, mimo tego, że były po ukraińsku, nie kazaliśmy ich tłumaczyć. I do tego rodzice, wypełniali kwestionariusz zapisu dziecka do szkoły.
Trudnością był tutaj język polski, bo musieli to wypełnić w języku polskim, ale te pierwsze tygodnie to byli najczęściej uchodźcy, którzy właśnie mieli tutaj u nas, jakby na tym naszym terenie, znajomych, przyjaciół, rodziny, które w Polsce już były jakiś czas i to oni pomagali nam w komunikacji z nimi, ale również w wypełnianiu tych dokumentów. Na podstawie właśnie tylko tych papierów przyjmowaliśmy do szkoły. Natomiast kluczem też i jakby konsekwencją tego wszystkiego było to, że my prowadziliśmy, czyli znowu ja, pan dyrektor, osobiście rozmowę z każdą rodziną, która do nas przyjeżdżała. Z każdym uczniem i z każdą matką czy też ojcem, którzy przyjeżdżali. Dzięki temu mieliśmy od razu jakby wiedzę, zdobywaliśmy na temat tego, w jakiej oni są sytuacji i materialnej, i psychicznej tak naprawdę, i życiowej, rodzinnej i tak dalej. Na początku też zmierzyliśmy się z tymi różnicami, jeżeli chodzi o system edukacji w Ukrainie i tutaj w Polsce, bo no nie oszukujmy się, przynajmniej ja siebie nie oszukuję, ale ja nie miałam w ogóle pojęcia na temat tego, jak prowadzona jest edukacja w Ukrainie. No więc pierwszym takim pstryczkiem w nos było to, że dzieci na przykład sześcioletnie, tak, w Ukrainie mają jakby klasę pierwszą, a u nas najczęściej jest to zerówka. Wiadomo, że jakby też w Ukrainie nie ma podziału do klasy ósmej, a później znowu pierwsza, tylko jest klasa dziewiąta, dziesiąta, jedenasta i tak dalej, więc musiałam szybko poszukać, jak jest to organizowane w Ukrainie i jeszcze nie było żadnych rozporządzeń, żadnych przepisów, a my już te dzieci właśnie musieliśmy przyjmować do szkoły. No i teraz co zrobić? Dzieci mają powiedzmy 6 lat, chodziły w Ukrainie do klasy pierwszej. No i teraz najpierw zadawaliśmy pytanie też rodzinom, czy chcą zostać u nas na dłużej, czy jest to naprawdę tylko na chwilę, no i też jak oni widzą tę ich edukację. Więc na zasadzie ich oświadczenia często było tak, że dzieci rocznikowo zostawały u nas przypisane do klasy tej rocznikowej w Polsce. Czyli w Ukrainie chodziły do klasy trzeciej, u nas przyszły do klasy drugiej. W Ukrainie klasa czwarta, u nas klasa trzecia. Najwięcej na samym początku, czyli w pierwszych 2 tygodniach, mieliśmy dzieci do edukacji wczesnoszkolnej. Jakby ten przedział tutaj był znaczący. I na przykład na dzień 22 marca mieliśmy w naszej szkole 32 osoby, ale 32 uchodźców tak naprawdę. Nie licząc jakby tej 20, która już wcześniej z Ukrainy u nas była, ale już od kilku miesięcy bądź lat. Więc 32 osoby do nas dołączyły, z tego prawie 30 to dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Było to mimo wszystko na początku właśnie łatwiejsze, dlatego że edukacja wczesnoszkolna jest o tyle przyjemna, że jest jeden nauczyciel, zwłaszcza tak, jeden nauczyciel prowadzący. Więc wybór klasy, oddziału rozpoczynaliśmy od tego właśnie, czy w którejś z tych klas jest już dziecko na przykład, które również mówi po ukraińsku, żeby jakby dać też poczucie bezpieczeństwa i możliwość komunikacji dzieci między sobą. Prowadziliśmy szybciutko rozmowy z wychowawcami, że takie sytuacje będą. No i do tej klasy dołączaliśmy ucznia na zasadzie właśnie oświadczenia od rodzica, że na przykład chciałby dziecko zapisać do klasy niżej. Tak jakby w tym myśleniu właśnie, że u nas jakby w innym momencie rozpoczynamy klasę numer 1. Problem zaczął się tak naprawdę i pewnie u Państwa również w szkołach, w momencie kiedy przychodzili uczniowie klas w Ukrainie 8, 9, 10 i tak dalej. I co teraz? No właśnie, to było rzeczywiście najtrudniejsze, więc tutaj na szczęście rozpoczęliśmy też jakby rozmowy z organem prowadzącym, z innymi też szkołami w mieście, by jakby pomóc tym dzieciom. Do 8 klasy, prawdę mówiąc, nie przyjęliśmy, jakby nie ma u nas żadnej osoby z Ukrainy w 8 klasie, dlatego że w ogóle bez dwóch zdań ci rodzice i uczniowie sami chcieli przyjść do klasy 7. Dlatego, że jakby wiadomo, że 8 klasa kończy się w tym roku egzaminami,
o których też chyba no, nie będziemy tutaj teraz rozmawiać, ale wiemy, że one nie są dostosowane, czy nie są w ogóle na miarę tego, co się wydarzyło i co się zadziało. Dlatego jakby no, ja oddycham tutaj spokojnie i wiem, że nie muszę się martwić o tych naszych uczniów, którzy byliby w 8 klasie, są w 7 i jest okej, jakby oni również są z tego zadowoleni. Natomiast były sytuacje, gdzie chcielibyśmy, żeby uczniowie już poszli do klasy pierwszej, liceum, technikum, tak, żeby jakby nie mierzyć się znowu z tą sytuacją tych egzaminów. Natomiast tak jak mówię, tutaj nawiązała się współpraca w gminie i jakby wówczas już szkoły wyższe przejmowały tutaj inicjatywę, więc też na ten temat więcej już Państwu nie powiem. Natomiast no, uważam, że taka współpraca, takie rozmowy, telefony i tak dalej muszą być, muszą się zadziać, żeby to wszystko jakoś poukładać. Zatrudnienie nauczyciela z Ukrainy. Tutaj na zdjęciu macie Państwo też właśnie, no oprócz tego, że ja siedzę przy tym stole, to siedzi również pani Tetiana. Pani Tetiana jest nauczycielem języka angielskiego w Ukrainie. Przyjechała do Polski w wakacje, czyli jakby jeszcze przed tragedią, z myślą, w zasadzie dołączyła do męża, który już tu od kilku lat pracował. Przyjechała ze swoim synem i szukała pracy i my pamiętaliśmy, że gdzieś mieliśmy CV właśnie osoby, która była z Ukrainy, która chciała u nas rozpocząć pracę języka angielskiego. W momencie, kiedy no właśnie 22 marca mieliśmy 32 osoby z Ukrainy, na dzień dzisiejszy tych osób mamy 38, no to wiecie Państwo, bardzo szybko jakby dotarła do nas informacja, że my musimy się posiłkować teraz kimś, kto zna język ukraiński i kto pomoże nam też kontaktować i komunikować się z dziećmi i też rozeznać ich potrzeby. Pani Tetiana przyszła do nas z miłą chęcią, cieszyła się, że może pomóc, ale no pomóc, wiecie Państwo, za darmo i bez zobowiązań czy na zasadzie wolontariatu można, ale przez pewien czas, tak? Pani Tetiana szukała po prostu pracy. Gdy zebraliśmy to wszystko, co się właśnie u nas wydarzyło, ilość osób, która do nas dołączyła, sytuacji, o których słyszeliśmy bezpośrednio od rodzin, zrobiliśmy sobie taką rozpiskę, znowu mówię w liczbie mnogiej, czyli jakby my, dyrekcja, rozpisaliśmy sobie, ilu uczniów potrzebuje wsparcia językowego, czyli no właśnie tego języka polskiego jako obcego, ilu z tych uczniów potrzebuje też takiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I okazuje się, że na 2 tygodnie po powrocie naszej sferii, czyli 2,5 tygodnia po rozpoczęciu wojny, rozpoczęliśmy jakby rozpisywać sobie to, ile jesteśmy w stanie w szkole zrobić z własnych jakby możliwości, tak, jakby kadrowych, a o ile na przykład godzin dodatkowych musimy wystąpić do organu. Umówiliśmy się z naszym panem burmistrzem, z szefową Wydziału Oświaty, z organem prowadzącym na rozmowy, by przedstawić tę sytuację, w jakiej się znajdujemy. I rzeczywiście dostaliśmy zgodę na zajęcia języka polskiego jako obcego w większym wymiarze niż mieliśmy do tej pory. Bo tak jak mówię, mieliśmy już te godziny dla uczniów, którzy od kilku lat u nas są. Natomiast nie robiliśmy też czegoś takiego, że dla każdego ucznia, nie występowaliśmy dla każdego ucznia o godziny dodatkowe, tylko po prostu zrobiliśmy grupy. No wynikało to też z tego, że nie mamy tylu nauczycieli z takimi ani kompetencjami, ani możliwościami. Jakby. No, wiecie Państwo, że ogranicza też nas arkusz organizacyjny i 1,5 etatu i przekroczyć tego nie możemy. Natomiast to się wszystko udało, podzieliliśmy na grupy, każdy z tych uczniów jest objęty godzinami 2 razy w tygodniu, godzinami języka polskiego jako obcego. Z panią Tetianą był taki też problem i myślę, że tutaj dyrektorów to zainteresuje, ponieważ jest to nauczyciel języka angielskiego. My tak naprawdę bardzo ją potrzebowaliśmy jako takiego nauczyciela wspomagającego. Natomiast wymiar godzin jest zupełnie inny. Nie mogliśmy jej zatrudnić jako nauczyciela języka angielskiego, dlatego że no my nie mieliśmy godzin na język angielski. Nie mogliśmy, okazało się, że nie mogliśmy jako nauczyciela wspomagającego oczywiście, bo pani Tetiana nie ma
takich uprawnień, nie jest po takich studiach. No więc udało się zatrudnić panią Tetianę w wymiarze takim, jak mają nauczyciele świetlicy. Natomiast jest ona zatrudniona tak formalnie jako nauczyciel świetlicy, natomiast jest nauczycielem, któremu ja jakby dostosowałam plan w taki sposób, że chodzi ona z uczniami, z klasami, w których są uczniowie uchodźców, na zajęcia. Pomaga im no właśnie w rozumieniu tego, co się dzieje na lekcji, w nauce też no, matematyki i innych przedmiotów. A oprócz tego dwa razy w tygodniu również spotyka się z nimi na takich zajęciach tylko dla tych dzieci z Ukrainy, tylko dla tych dzieci, które do nas dołączyły. Tutaj też na tym zdjęciu właśnie widzicie, są też tutaj nasze dwie nauczycielki, wychowawcy akurat niektórych z tych uczniów. Jest tutaj grupka uczniów tylko klasy trzeciej. Tylko z klas trzecich, mamy cztery klasy trzecie i tutaj są ci uczniowie z Ukrainy z klas trzecich. I oni się spotykają dwa razy w tygodniu, robią takie zajęcia dodatkowe, dlatego że no właśnie pani Tetiana jest naszym łącznikiem i przekazuje też mi jako pedagogowi, ale też drugiej naszej pani pedagog i psycholog, te informacje, te sytuacje, informacje, które ją niepokoją. Uważam, że jakby tutaj to jest po prostu nasz skarb. Bez pani Tetiany nie umielibyśmy przetłumaczyć zgód na wycieczkę, umielibyśmy przetłumaczyć informacji, którą chcemy rodzicowi wysłać przez nasz komunikator, czyli przez e-dziennik. To rzeczywiście robi teraz z nami jakby pani Tetiana. Spotkanie informacyjne z nauczycielami odbyło się no, dosyć szybko. Wiecie państwo, to się działo tak naprawdę wszystko w pierwszych dwóch tygodniach. My przekazaliśmy uczciwie nauczycielom, jak wygląda sytuacja, że tych uczniów będziemy mieli coraz więcej, że nie mamy jakby też wsparcia takiego, żeby w każdej klasie był nauczyciel tak jakiś taki współorganizujący tę edukację. Ważne dla nas też było spotkanie z pracownikami obsługi. Akurat jakby ja poszłam do naszych pani na kawę, wytłumaczyłam, jak to wygląda i jakie historie też słyszę od rodziców, ponieważ też, no wiecie państwo, różne historie my czytaliśmy w internecie, różne też słyszeliśmy w telewizji. Natomiast w momencie, kiedy ustaliliśmy zasady, że dostawiamy nowe szafki dla uczniów, kluczyki od razu są w sekretariacie, każdy, kto przychodzi, dostaje od razu cały zestaw, cały pakiet, no to wszystko przebiegało to naprawdę sprawnie i udało się te dzieci wprowadzać do klas w taki naprawdę piękny, czysty i sposób, tak jak robimy to zresztą z uczniami, którzy po prostu do nas dołączają z innych szkół, bądź z domu dziecka, tak, czy z rodzin, które się akurat do nas przyprowadziły. Piękne było to, że nauczyciele po tym, jak dostali też ode mnie różne artykuły, właśnie materiały do pracy z uczniami, sami jakby przeprowadzali oczywiście rozmowy, o których pewnie będą tutaj mówili moi nauczyciele, którzy za chwilę będą mówić. Oni organizowali różnego rodzaju słowniczki dla uczniów. Oni uczyli się niektórych słówek już na pierwszych lekcjach, żeby ich przywitać, chociażby po ukraińsku powiedzieć cześć. Zadziały się cudowne rzeczy, pomoc materialna dla uczniów wybranej klasy, dla uczniów danej klasy przez rodziców innych uczniów, tak? To się wszystko jakby zadziało tak naprawdę, mam wrażenie, że trochę bez naszej pomocy, ale na pewno dzięki naszemu wsparciu. Reagowaliśmy również na to, żeby od razu zapewnić obiady uczniom, którzy do nas dochodzili, dołączali do klas. Ci uczniowie od razu dostawali pomoc taką właśnie w formie chociażby darmowych obiadów. Spotkanie z nauczycielami jeszcze było też o tyle ważne, że wiadomo, nauczycieli interesuje to, jak mają sklasyfikować tego ucznia, jak mają rozeznać jego potrzeby, jego też umiejętności, tak? Co z podręcznikami, co z wyposażeniem. No więc tam poruszyliśmy te kwestie, że to nauczyciel odpowiedzialnie podchodzi do tematu, daje sobie czas, sprawdza właśnie, jak funkcjonują uczniowie na poszczególnych przedmiotach, na poszczególnych lekcjach i wtedy decyduje, czy kserujemy na przykład materiały, czy drukujemy. Prawdę mówiąc, my nie zamówiliśmy żadnych podręczników takich typowo polskich, na których pracują nasi uczniowie, ponieważ uznaliśmy, że to w tym momencie absolutnie nie zda egzaminu. Skupiliśmy się tutaj na różnych aplikacjach, które, jak wiecie sami państwo, są bardzo dostępne.
i coraz więcej tego jest, więc to jakby u nas zadziałało. Jeżeli chodzi o klasyfikację, to też myślę, że tutaj przede wszystkim zdrowy rozsądek i tak też mówiliśmy naszym nauczycielom, że zdrowy rozsądek przede wszystkim, empatia przede wszystkim. W zasadzie nie ma tutaj moim zdaniem wielkiej różnicy między uczniem, który przychodzi do nas i ma na przykład jakąś traumę, tak, po jakiejś swojej sytuacji życiowej, która się mogła też zadziać przecież również w naszych polskich rodzinach, a tutaj tymi uczniami. No, trzeba do nich podejść na pewno empatycznie, na pewno zdroworozsądkowo. I może na koniec jeszcze chciałabym tylko powiedzieć, bo mogłabym tak opowiadać bardzo długo, ponieważ Tak, ale musimy lądować. Właśnie. Ja nadal tym żyję i dla mnie to jest taki temat bardzo, bardzo ważny, ale chciałabym też jakby powiedzieć, że oczywiście występują różnego rodzaju trudności. Teraz mierzymy się z tymi trudnościami, które właśnie dotyczą też tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale też różnic kulturowych, różnic w prowadzeniu szkół w Ukrainie i różnic u nas. Na przyszły tydzień zaplanowaliśmy spotkanie z rodzicami wszystkich uczniów, czyli prawie 40, którzy do nas dołączyli, po to, żeby powiedzieć też, jakie u nas w szkole są zasady, jaka jest kultura pracy, że my nie zadajemy prac domowych, a jeżeli zadajemy, to naprawdę w bardzo niewielkim wymiarze, dlatego że spotykamy się już teraz z takimi sygnałami od tych rodziców, że to jak to tak? Dlaczego nie ma prac domowych? Dlaczego, jakby rozumiecie Państwo, z tą sytuacją już teraz, że dzieci się czasami pokłócą, że dzieciom się coś nie spodoba, coś zgubią i tak dalej, i tak dalej. Tu widzę już różnicę, dlatego musimy zrobić spotkanie, musimy to omówić. Na pewno warto jakby rozmawiać z nauczycielami, z pracownikami administracji i obsługi o wszystkim, co Państwo jako dyrektorzy chcecie zrobić bądź zaplanować. Tu musi być przepływ informacji, ponieważ to się inaczej nie uda, ale również rozmawiać, próbować rozmawiać z rodzicami tych dzieci z Ukrainy, by oni również byli na bieżąco informowani, jak to wygląda. I na tym chyba teraz zakończę. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Aneto. Ale ponieważ mamy przedstawicieli jeszcze innych szkół działających w innych środowiskach, a z drugiej strony bardzo mało czasu, więc w oparciu o te przesłanki chciałbym poprosić każdą i każdego też z Was o jedno zdanie, a maksymalnie dwa, na temat tego, jak to z perspektywy tego dużego obrazka, organizacji tego procesu na poziomie całej szkoły wygląda u Was. Na przykład gdybyście mogli powiedzieć zdanie lub dwa o takich działaniach, o których na przykład Aneta nie powiedziała, albo takie, które uważacie za szczególnie skuteczne i u Was zadziałały. Może zacznę od Iwony. Tak, to może jakby wiele działań, o których mówiła Aneta, pojawiło się u nas. Natomiast jeżeli mam mówić coś, co u nas było, to przygotowując się na przyjęcie dzieci z Ukrainy, w szkole powstały wizytówki, tak, żeby ułatwić tym dzieciom też start. Więc gabinet dyrektora, gabinet kierownika administracji, łazienki, więc tutaj w języku ukraińskim powstała taka troszkę mapa też i dla tych dzieci. I chyba z takich nowości, które bardzo nam się, myślę, przysłużą i już zaczynają służyć, powołany został zespół do spraw ucznia właśnie cudzoziemskiego. Dziękuję bardzo. Larysa, ja wiem, że Ty współpracujesz z wieloma szkołami, ale gdybyś mogła wybrać jeden przykład takich decyzji organizacyjnych w szkole, które sprzyjają dobremu wsparciu dla dzieci z Ukrainy. Dzień dobry, tak, pracuję jako asystentka i już to, co mówiła Aneta, że oni planują zrobić takie zebrania dla rodziców, już robiłam w jednej ze swoich szkół. Zapoznałam się z rodzicami, to była klasa przygotowawcza, która od wtorku już zaczęła pracować w warszawskiej szkole. No i byłam tutaj w roli, jak też już Aneta mówiła, i tłumacza, i takiego o zasadach szkoły powiedziałam, o różnicach. To znaczy już rodzice dostali więcej informacji o szkole, no a również usłyszeli, że oni mają wsparcie we mnie, to znaczy rozmawiałam z nimi w języku ukraińskim i to było bardzo miło dla nich i dla szkoły i odczułam, że bardzo potrzebna taka, nie wiem, może to być asystentka, pomoc nauczyciela, ktoś, kto rozmawia w ich języku i po prostu rozumie od razu ich emocje, o czym oni mówią,
Bardzo dużo dostaliśmy podziękowań od każdego rodzica za wsparcie z polskiej strony. Dziękuję. Czyli jakby też trochę wsparcie psychologiczne rodziców, pozwalające im się dobrze poczuć w tej sytuacji. Dziękuję. Tak. Później to ja powiem, jak u mnie to wygląda. Jasne. Teraz chodziło mi tylko o takie zdanie. Jasne. Moniko. U nas w szkole jest też bardzo podobnie. Tutaj wszystkie te propozycje przedstawiane przez Anetę i Iwonę, podpisywanie gabinetów. U nas w szkole jest bardzo podobnie. Natomiast tutaj to, co jeszcze dodatkowo jest w naszej szkole, to, że w starszych klasach uczniowie opiekują się tymi dziećmi ukraińskimi nawzajem. Mamy taką grupę wsparcia i oni opiekują się tymi dziećmi. Natomiast w klasach młodszych na początku pojawia się też taki nauczyciel wspomagający, który prowadzi, opiekuje się tymi dziećmi przez dzień lub dwa. Mamy też panią, zatrudnioną panią Olgę z Ukrainy. Ja też będziemy o tym mówić później. To nie jest asystent wielokulturowy, ale też nas wspiera w tej pracy. Także tak różnice. Tak, a reszta tych rzeczy to jest bardzo podobna. Tak jakbyśmy też słuchali o tym, co się dzieje w naszej szkole. Jasne. Rozumiem, że Przemek, jesteście z tej samej, więc nie będę dopytywał dla oszczędności czasu. Chcę oddać głos Sylwii, bo rozumiem, że przechodzimy do wątków pedagogicznych i metodycznych. Bardzo Ci dziękuję, Przemku. Za chwilkę zaproszę Przemka Tylusa ze szkoły w Chojnie, żeby opowiedział o tym, jak podchodzą do takich kwestii zaspokajania potrzeb emocjonalno-społecznych, bo myślę, że na tym głównie koncentruje się teraz rola wychowawcy klasy, w której pojawiły się dzieci z Ukrainy. Ja tylko przypomnę, że poza Larysą, która pracuje ze szkołami, z oddziałami przygotowawczymi, ale też prawdopodobnie ze szkołami takimi właśnie, w których są klasy ogólnodostępne z dziećmi ukraińskimi, wszystkie pozostałe osoby skorzystały z tego rozwiązania dołączania uczniów i uczennic ukraińskich do po prostu masowych klas. Tam nie ma oddziałów przygotowawczych. Nie będziemy też pytać Was o to, dlaczego właśnie taka decyzja, a nie inna zapadła. Natomiast warto o tym kontekście pamiętać. Kiedy przedstawiałam Przemka, mówiłam, że Przemek oprócz tego, że jest nauczycielem polonistą, to jest wychowawcą, ale także opiekunem samorządu uczniowskiego. Więc myślę, że on z tej perspektywy dużo ciekawych dla całej szkoły rozwiązań, dobrych praktyk i doświadczeń może przedstawić. Także Przemku, powiedz mi, jak Wy do tego podeszliście, gdzie jesteście w tej chwili, co się Wam sprawdza, albo być może też nad jakimi rozwiązaniami jeszcze pracujecie, by właśnie wzmocnić te realizację potrzeb społecznych, emocjonalnych uczniów i uczennic z Ukrainy, ale również uczniów i uczennic z Polski. Tak jest. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim Państwu. Tak jak powiedziała Aneta, rzeczywiście bardzo ważne jest to, aby dyrektor i nauczyciele pracowali w jednym zespole. Jest to oczywiste, że ten zespół będzie zhierarchizowany z dyrektorem w roli lidera, natomiast ważne, aby ten zespół stawiał na współpracę i taką wzajemność. I w naszej szkole właśnie tak to wygląda. Bardzo mocno zaangażowaliśmy się jako właśnie ten zespół zadaniowy w taką lokalną pomoc i lokalne działania. Wsparliśmy gminę zarówno środkami finansowymi, które zebraliśmy podczas naszych zbiórek, a także różnymi materiałami w pomoc zaprzyjaźnionemu miastu na Ukrainie, Murafie, ale też tutaj nasz zespół dyrektorsko-nauczycielski prężnie działał w przygotowaniu w naszej gminie, nazwijmy to domu, takiego tymczasowego miejsca pobytu dla rodzin przybywających do nas z Ukrainy. I właśnie na poczet tego działania doszło do tego, że potrzebowaliśmy bardzo szybko jakichś materiałów, czy to poduszek, czy ubrań w określonym rozmiarze i to działanie musiało być sprawne i szybkie i pani dyrektor była inicjatorem takiego bardzo ciekawego, wydaje się, że mało znaczącego, a jednak okaże się, o czym za chwilę powiem, bardzo cennego działania, jakim było założenie grupy na Messengerze.
grupy na Messengerze zrzeszającej właśnie nas, nauczycieli. I na początku, mówię, na początku służyło to działaniu takiemu, aby te materiały zebrać, ale bardzo szybko ta grupa stała się naszą bazą informacyjną, bo my jako nauczyciele i pani dyrektor zaczęliśmy wrzucać tam ciekawe linki do właśnie webinarów o tematyce związanej z przyjęciem uczniów z Ukrainy do szkoły, ciekawych materiałów dydaktycznych, nawet gotowych scenariuszy zajęć, czy też chociażby informacji o tym, jak wygląda system edukacji właśnie na Ukrainie. I tak naprawdę z tej grupy, która miała być tylko na poczet tych działań lokalnych, powstała nasza szkolna baza materiałów, z której cały czas teraz na bieżąco korzystamy. I myślę, że to jest taka dobra praktyka, którą rzeczywiście można się śmiało podzielić. Wydaje się, że to jest taki bardzo prosty pomysł, a jednak niezwykle skuteczny. Jeżeli mówimy o informacjach, no to ważne jest to, żeby one właśnie docierały szybko i docierały jak najszerzej, do jak najszerszej, przepraszam, liczby odbiorców. Więc tutaj sprawne działanie strony internetowej szkoły, a także myślę, że nawet takiego bardziej nośnego o dziwo medium, jakim jest profil szkoły na Facebooku, jest też niezwykle pomocny. Dzięki temu, że właśnie nasza pani wicedyrektor administrująca tę szkołę cały czas dba o to, aby te informacje były na bieżąco zamieszczane, udostępniane na stronie. Szybko udało nam się poinformować rodziców właśnie z Ukrainy, w jaki sposób mogą zapisać dzieci do naszej szkoły, jakich dokumentów będą potrzebowali, jakiej pomocy mogą też od nas oczekiwać. Czy też udało się zorganizować chociażby we współpracy z rodzicami zbiórkę przyborów szkolnych, pomocy artykułów takich szkolnych. To zlikwidowało taki dyskomfort uczniów po przybyciu do nas do szkoły, ponieważ każdy z nich od razu otrzymał taką wyprawkę szkolną, gdzie już było wszystko, czego tylko potrzebują, aby ten taki ewentualny właśnie dyskomfort zniwelować. Myślę, że to było bardzo cenne i pomocne. Ale ja tutaj, tak jak powiedziała Sylwia, jestem też jako wychowawca, występuję dla Państwa jako wychowawca i chciałbym podzielić się właśnie takimi moimi refleksjami, moimi praktykami związanymi z pracą wychowawcy. Razem z moim zespołem klasowym, razem z moją klasą zawsze, raczej od samego początku, jestem wychowawcą klasy siódmej, od razu tutaj powiem, od samego początku stawialiśmy na dobre relacje i to jest podstawa. Bez tego, ale myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi, tak, że bez tego nie ma po prostu dobrego zespołu. Taki zespół bez pozytywnych i odpowiednich relacji nie istnieje. I myślę, że szczególnie ważne jest działanie jeszcze przed przyjściem uczniów z Ukrainy do klasy, aby nasz zespół klasowy odpowiednio przygotować. To jest ważne, aby przepracować, porozmawiać z uczniami, aby szczerze i tak rzetelnie odpowiedzieć na pytania, które będą się pojawiały, bo będą się pojawiały o to, skąd są ci uczniowie, ile mają lat, dlaczego przybywają do Polski. I ja myślę, że musimy być fair wobec naszych uczniów i wszystko dokładnie im opowiedzieć. Oczywiście na tyle, na ile jesteśmy w stanie, bo też nie zawsze wszystko o uczniach przybywających do nas z Ukrainy wiemy, ale na tyle, na ile wiemy, jesteśmy w stanie, powinniśmy ten nasz zespół przygotować. Te rozmowy z wychowankami pomogły mi na utworzenie już w zespole klasowym takich grup wsparcia. Wiedziałem, którzy uczniowie będą w stanie tak naprawdę zaangażować się w pomoc naszym nowym uczniom z Ukrainy. Jaka to jest pomoc? To jest po prostu pomoc w byciu razem, w towarzyszeniu na przerwach, w ciągłym, po prostu takich tworzeniu relacji koleżeńskich, chociażby też od razu uczniowie podzielili się, kto w której sali, na jakim przedmiocie będzie siedział też z tymi uczniami, aby nie czuli się oni samotni, aby nie czuli się oni gdzieś tam posadzeni z tyłu, tylko aby od razu poczuli się członkami zespołu, jak najbardziej komfortowo, żeby się poczuli. I właśnie to ciepłe przyjęcie
uczniów z Ukrainy jest moim zdaniem też niezwykle ważne. My automatycznie stwierdziliśmy, że jeżeli dojdą do nas Wlada i Roma, bo to są uczniowie, którzy doszli do mojej klasy, tak naprawdę stworzymy nowy zespół, a skoro tworzymy nowy zespół, to od początku się też integrujemy, więc rozpoczęliśmy od takich rundek, typowych takich zabaw integracyjnych, które były już dawno za nami, jeszcze w klasie czwartej, stworzyliśmy to sobie te integrację na nowo, oczywiście w dwóch językach, przedstawialiśmy się sobie, robiliśmy różnego rodzaju zabawy integracyjne, było to dla nas wszystkich bardzo miłe i myślę, że pomogło nie tylko uczniom z Ukrainy, ale także uczniom z Polski. I co ciekawe, uczniowie wpadli na bardzo dobry pomysł, który wykorzystaliśmy już od razu pierwszego dnia po przybyciu naszych uczniów z Ukrainy do klasy, to taki spacer po szkole. Ci uczniowie zabrali ich po prostu z części lekcji, żeby też nie musieli od razu siedzieć w ławce i być rozlokowani po jakichś wszystkich przedmiotach, tylko ta grupa wsparcia wyszła razem z uczniami na spacer, pokazała najważniejsze miejsca w szkole, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga, stołówkę, bibliotekę, czy chociażby toalety na danej piętrze, na każdym z pięter. Tak? Także takie bardzo, bardzo ważne miejsca, bardzo ważne miejsca. To też pozwoliło mi z pewnością sobie beze mnie, jako bez wychowawcy, bez dorosłego porozmawiać i myślę, że to był bardzo ciekawy pomysł. Każda klasa, każdy zespół klasowy z pewnością ma jakieś swoje zwyczaje, swoje tradycje, takie tylko swoje własne, wewnętrzne. I myślę, że trzeba i powinniśmy jak najszybciej uczniów z Ukrainy włączać właśnie w te tradycje, w te zwyczaje, aby stali się oni takimi pełnoprawnymi uczniami tej klasy, członkami tej klasy. Tak? W mojej klasie jest to akurat nasza klasowa, między innymi nasza klasowa koszulka, którą mamy tutaj jeszcze z naszych akcji charytatywnych. Dzięki sprzedaży koszulek mogliśmy zmodernizować naszą klasę i taką jedną z koszulek sobie zostawiliśmy, na której są podpisani wszyscy uczniowie i od razu wpadliśmy na pomysł, że zaraz po spacerze ci nasi ukraińscy uczniowie jako już nasi, no właśnie bo mówię nasi, tak, muszą się automatycznie tutaj do nas wpisać na tę gazetkę. Należy też włączać automatycznie tych uczniów we wszystkie szkolne akcje, tak, w różnego rodzaju szkolne przedsięwzięcia i pamiętać też o tym, że ci uczniowie są członkami grupy nie tylko podczas lekcji, ale także w tym czasie po szkole i myślę, że taka organizacja tego czasu po szkole, jakieś wspólne spotkania, czy chociażby dziewczyny bardzo szybko wpadły na pomysł wspólnych zakupów, też są niezwykle ważne. Chciałbym też powiedzieć o tym, że to, co było na poprzednim slajdzie, pokazało się tutaj takie zdjęcie bardzo ciekawe z kiermaszu wielkanocnego. Bardzo jest dobrze włączać tych uczniów z Ukrainy, którzy do nas przychodzą, w różnego rodzaju akcje charytatywne, które się dzieją w szkole, ponieważ już dawno w naszym zespole klasowym doszliśmy do wniosku, że nie ma nic lepszego na nasze trudności, na nasze problemy, jak pomoc innym osobom. Tak? To jest takie działanie terapeutyczne i myślę, że warto, żeby też włączać uczniów z Ukrainy w tego typu akcje. Jestem także opiekunem samorządu, mam tę ogromną przyjemność być opiekunem już wieloletnim samorządu uczniowskiego w naszej szkole i myślę, że tutaj samorząd ma też ogromne pole do działania, aby wesprzeć wychowawców, nauczycieli, dyrekcję właśnie w działaniach mających na celu integrację uczniów z Ukrainy z naszą społecznością szkolną. To są między innymi takie działania, które integrują wszystkich uczniów, abyśmy
poczuli się jedną wielką społecznością szkolną, jedną wielką rodziną. W naszej szkole są to chociażby aktywne przerwy. Uczniowie wychodzą na plac szkoły wspólnie w rytm muzyki do oczywiście odpowiednio przygotowanego układu, tańczą, dobrze się bawią i myślę, że tego typu działania z pewnością się sprawdzą tutaj w takim poczuciu wspólnoty, ale też takiego pozytywnego odreagowania na różnego rodzaju bolączki i stresy. To, jak też mówiłem, są różnego rodzaju akcje charytatywne, bo samorząd razem z klubem wolontariatu niezwykle wspiera tych uczniów właśnie w zbieraniu różnego rodzaju środków, funduszy, ale też tych przyborów szkolnych. Cennym działaniem jest gazetka uczniowska. W naszej szkole to jest taka żywa gazetka samorządowa, która nie polega tylko na wywieszeniu jakichś informacji, materiałów, tylko zastosowaniu chociażby prostej rutyny myślenia krytycznego, myślę, widzę, zastanawiam się, na możliwości prezentowania swoich myśli, swoich refleksji, swojego zdania na dany temat. I takie gazetki automatycznie od razu samorząd zorganizował, właśnie związane z sytuacją przyjęcia do szkoły uczniów z Ukrainy. To jest bardzo cenne, kiedy możemy podzielić się swoimi refleksjami, ale też poznać zdanie innych, poznać myśli innych i ich emocje. Ale takie działania, z których ja jako opiekun samorządu uczniowskiego jestem niezwykle dumny, to są działania redakcji radiowęzła, bo radiowęzeł od razu włączył się, że tak powiem, w takie dobre przyjęcie ukraińskich uczniów i od razu wszystkie przerwy z muzyką, które są organizowane przez redakcję radiowęzła, od razu zostały uzupełnione muzyką ukraińską i to było takie przyjemne i cieszyło się też takim przyjemnym odbiorem, pozytywnym odbiorem ze strony uczniów ukraińskich. Ale chcę też powiedzieć o takiej akcji, jaką są audycje poliglotów. Przemku, ale takie ostatnie zdanie już, dobra? Bo ja wiem, że ty możesz długo, ostatnie zdanie. Dobrze. Audycje poliglotów i ławeczka wsparcia. Ta ławeczka wsparcia jest szczególnie mi bliska, ponieważ to jest taka grupa wsparcia samorządowa, gdzie uczniowie zajmują określone miejsce w kąciku na końcu korytarza, do którego uczniowie z Ukrainy wiedzą, że mogą przyjść, gdy potrzebują jakiejś pomocy. Wiedzą, że mogą się do tych uczniów udać, zapytać o pewne sprawy związane z nauczycielami, związane z przedmiotami, czy chociażby po prostu porozmawiać na przerwie, jeżeli czują się osamotnieni. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za tę opowieść, która też pokazuje, że ci uczniowie to nie są uczniowie tylko konkretnej klasy, tej Twojej siódmej, prawda, ale że to są członkowie społeczności szkolnej. Ja też już rozmawiałam z kilkoma osobami, które myślą o tym, w jaki sposób włączyć uczniów ukraińskich do samorządu uczniowskiego, już do tych władz, nazwijmy to, samorządu uczniowskiego. Nie będziemy tego wątku rozwijać, być może kiedyś zrobimy spotkanie tylko o samorządzie uczniowskim. Wiem na pewno, kogo do tego spotkania zaprosimy. Na czacie już się zaczynają pojawiać pytania o to, czy będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób zorganizować tak rozsądnie, zdroworozsądkowo nauczanie przedmiotowe. Po to właściwie jesteście też wy tutaj. Zacznijmy od ciebie, Iwono, bo wydaje mi się, że twój slajd jest jako kolejny. Ty uczysz języka polskiego, języka angielskiego, języka polskiego jako obcego. Wybierz sobie perspektywę, z której będziesz mówić. Możesz mówić z wszystkich perspektyw. Ciebie też, Laryso, proszę o takie uważne słuchanie, żebyś też mogła swoim głosem dokładać na tę perspektywę asystentki międzykulturowej i roli asystentki międzykulturowej w takim dobrym, mądrym organizowaniu nauczania przedmiotowego. Także zapraszam Cię, Iwona, ja już się wyciszam i zmieniam slajd. Tak, dziękuję. Oczywiście Przemek tutaj mówił o tej perspektywie wychowawczej. Wszyscy wiemy, że relacje, poczucie bezpieczeństwa to są takie najważniejsze potrzeby, o które trzeba zadbać, kiedy uczniowie ukraińscy przychodzą, tak, do naszej szkoły. Obok tego ważna jest potrzeba komunikacji, to komunikacji w tym życiu takim i społecznym, ale też w takim właśnie byciu w klasie, w sali, na danym przedmiocie. Jak to wygląda z punktu widzenia nauczyciela języka polskiego, ale myślę też każdego innego przedmiotu.
Myślę, że trzeba, że jakby tę perspektywę przedmiotową możemy podzielić sobie na kilka takich poziomów. Pierwszy poziom to jest planowanie, czyli to, co się zadzieje przed podjęciem jeszcze działań. Kolejne to już są stricte działania, propozycje konkretnych działań, a później weryfikacja, sprawdzenie tego, co się udało, co nie i to, co idzie za tym dalej. Jak myślę o planowaniu, to dla mnie niezwykle istotne na początku było to, żeby zapoznać się w ogóle z tym ukraińskim systemem szkolnym, który jak już słyszeliśmy tutaj, tak, różni się od tego polskiego, ale też w ogóle z taką podstawą programową, która dotyczy języka, nauczania języka ukraińskiego, bo to, co jest nowością, u nas w szkole funkcjonuje to jako język polski, a więc uczenie literatury, nauki o języku, tak, mamy jako jeden przedmiot. W systemie ukraińskim dzieci uczą się dwóch przedmiotów. Oddzielnie jest literatura ukraińska, gdzie widzimy wiele podobieństw, bo tam jest czytanie, tam jest wnioskowanie, tam jest interpretowanie, a oddzielnie jest nauka o języku. W tej nauce o języku bardzo dużą rolę odgrywa na przykład ortografia. Tak więc warto jest na początku sobie sprawdzić, jakie są te podobieństwa, jakie są różnice, kiedy planujemy. Myślę, że też kolejnym takim ważnym elementem, kiedy planujemy, to jest wstępna diagnoza. Oczywiście nie mam tutaj na myśli żadnych testów, tak, kompetencji, niczego takiego, tylko to jest taka prosta rozmowa, rozeznanie się na przykład, czy te dzieci potrafią, czy rozumieją, tak, czy potrafią coś powiedzieć, czy może wcześniej uczyły się innych języków, na przykład języka angielskiego, bo to już widzimy, jeżeli tak było, to łatwiej jest nam chociażby wprowadzać alfabet, tak, w tym momencie. Można też, trzeba tutaj w tej diagnozie pamiętać o tym, że dzieci przeżywają w cudzysłowie taki szok kulturowy. Nie chodzi mi o sytuację, która się zadziała, ale mamy tak, w szkole jest język polski, tak, porozumiewanie się w tym języku polskim, a wiadomo, że kiedy wracają do miejsca, w którym przebywają, do miejsca zamieszkania, tak, tam jest też ten język ukraiński, więc trzeba to jakby równoważyć, wiedzieć, tak, jakie zadania możemy zaplanować. Kolejnym ważnym, myślę, takim elementem jest ustalenie celów, jakie sobie zakładamy i efektów. I myślę, że tutaj trzeba też przede wszystkim pamiętać o tym, niezależnie jakim jesteśmy przedmiotowcem, czy to akurat tutaj języka polskiego, że najważniejsza jest to kompetencja komunikacji, nie tych konkretnych działań, czy uczeń będzie znał, tak, jeżeli chodzi o dziady, czy będzie znał odmiany przez przypadki i inne formy gramatyczne, ale jak to radzi sobie tak naprawdę w takim codziennym życiu. I na to na początku należy chyba zwrócić taką szczególną uwagę, także ucząc języka polskiego. No i wiadomo, myślę, że tym, co zachęci dzieci i zachęca, to jest takie bazowanie na mocnych stronach, na zainteresowaniach, bo to w pewnym momencie jesteśmy w stanie już zauważyć. To wychodzi przy różnego rodzaju pracy. I planując zajęcia, myślę tutaj też to, co widzę tak z własnej perspektywy, to bardzo dobrze sprawdza się praca, ale na razie w parach i w mniejszych grupach. Ponieważ w szkole, w której pracuję, tak to jest, że te dzieci ukraińskie najczęściej są, mają jakąś taką już bratnią duszę, w cudzysłowie, tak? Mają osobę, na którą mogą liczyć. Jeżeli jest ta praca w parze, to wyraźnie widać taką współpracę. Więc to na pewno przy okazji planowania się sprawdza. No i potem warto się też w dalszej pracy, tak jak już mamy weryfikację, co się udało, to oczywiście ważna kwestia, zastanowić się nad ocenianiem. I teraz wiemy doskonale, że ja bym na początku zdecydowanie odeszła od oceny sumującej, natomiast warto skupić się tutaj na takiej informacji zwrotnej, na ocenianiu kształtującym. A jeśli już dojdziemy do tego momentu, że zaczniemy oceniać, to trzeba też pamiętać to, o czym mówiłam na początku, że w tym systemie ukraińskim tam jest też inny system ocen. Tam są oceny tak do 12, które, a nie tak jak u nas do 5 czy do 6. Natomiast może jakie są konkretne działania, to co u mnie się sprawdza. To na pewno taka współpraca z nauczycielem języka polskiego jako obcego. Jakie to ma przełożenie? Na przykład można wykorzystywać wtedy już na zajęciach języka polskiego, na lekcji, zwroty słowa, które uczeń już poznał, tak? Bo poznał w trakcie tych zajęć języka polskiego jako obcego. Miałam na przykład takie ćwiczenie, potem na końcu pojawi się taki slajd, kiedy właśnie w czwartej klasie mieliśmy rzeczownik i tam jedno z zadań polegało na tym, żeby wpisać wyraz rozpoczynający się daną literą. Dziewczynka z Ukrainy bardzo dobrze sobie poradziła w tym momencie,
i wykorzystała już to słownictwo, które poznała na innych zajęciach. To może od czego też powinnam zacząć, to wykorzystanie w ogóle translatora albo też papierowego słownika. Bo nie oczekujmy, dzieci, staramy się mówić prostym językiem, ale też mówimy do grupy, wśród której są dzieci z Ukrainy i dzieci oczywiście polskie. Nie zawsze w tym słowotoku nam się to udaje, więc ten translator jest myślę tutaj niezwykle ważny. Ważne jest też wykorzystywanie tekstu pisanego, tekstu stricte pisanego. Mam na myśli to, że jeżeli uczeń widzi przed sobą tekst napisany, to łatwiej jest go przetłumaczyć, aniżeli to, co usłyszy, bo wiadomo, że nie do końca usłyszy, nie wpisze, tak? Więc tutaj jednak podsuwanie, dawanie tego tekstu pisanego przed zajęciami, w trakcie zajęć jest niezwykle istotne. No i oczywiście modyfikowanie w zależności od stopnia znajomości, to jest taki kolejny element, jeżeli chodzi o działanie. Przygotowywanie też takich uproszczonych tekstów, wyróżnianie w nich słów kluczy. Myślę też, że sprawdza się przygotowywanie do zajęć w ogóle na początku przynajmniej takiej listy słów. Listy słów w języku polskim i w języku ukraińskim. Więc ja też przygotowuję, tutaj na jednym ze slajdów będzie taka przykładowa lista wtedy, kiedy wprowadzany był właśnie przepis, tak, w klasie czwartej. Więc to myślę można w działaniu praktycznym i nie tylko na języku polskim, bo tak naprawdę to zadanie, znaczy to działanie może być też w innych przedmiotach. W ogóle możemy też planować zadania, które na początku nie będą w ogóle ograniczone, znaczy które umożliwią uczestniczenie, tak, dzieci z Ukrainy w zajęciach. Może to być dobieranie ilustracji do wyrazu, do zwrotów, które już znają. Może to być układanie obrazków z kolejnością. Może to być na przykład też łączenie w pary. Może układanie prostych dialogów. Jeżeli klasa tak pisze już pełny dialog rozpoczynający się od myślników, tutaj możemy przygotować, skorzystać tak z jakichś chmurek, dymków, z tego rodzaju prac, gdzie uczniowie przynajmniej powoli będą pewne teksty zapisywać. Warto, myślę, że tak, w ogóle jeżeli chodzi o bazę też takich materiałów konkretnych, wiele jest tego w internecie, na różnych forach, na różnych grupach. To, co na pewno udało się znaleźć, to są przetłumaczone niektóre teksty lektur na język ukraiński. Tutaj jest akurat fragment Charlie'ego, bo w tym momencie jestem w trakcie omawiania Charlie'ego, ale przyznam szczerze, nie było trudno znaleźć, wystarczyło wpisać i pojawiły się właśnie, jest jakby zbiór, taki zestaw, tak, gdzie te lektury omawiane na języku polskim są już przetłumaczone. Myślę, że możemy też wykorzystywać filmy z napisaniem w języku ukraińskim albo w ogóle wyszukiwać teksty w języku ukraińskim. Taką jeszcze myślę propozycją działań to jest taka praca samodzielna ucznia, bo czasami zdarza się, że na przykład uczniowie ci nie uczestniczą, nie wiem, to zależy też od planu, ale nie uczestniczą w lekcji religii, mają okienko i ten czas spędzają na przykład w bibliotece albo w świetlicy. Można tam dla nich przygotować dodatkowe materiały, ale mogą też korzystać z różnych interaktywnych materiałów, chociażby z Duolingo. Myślę też, żeby, tak sobie pomyślałam, że teraz właśnie, jeżeli chodzi o nauczanie też języka polskiego, ale o to, żeby zadbać zarówno o dzieci ukraińskie, jak i o dzieci polskie, można przybliżyć i wstawić na przykład, i zrobić na przykład takie zadanie, gdzie dzieci będą wybrać kilka, na przykład zająć się, tak mi przyszło do głowy, tutaj językami słowiańskimi. Wybrać kilka wyrazów z różnych języków, na zasadzie szukamy podobieństw, różnic, a więc to nie są wcale takie trudne tak, działania, ale one są do wykorzystania, tak myślę, na języku polskim, ale też i na innych przedmiotach. Bardzo Ci dziękuję. Przemku, Ty jako polonista, co byś jeszcze dołożył ze swojej perspektywy? Tak, myślę, że Iwona powiedziała bardzo wiele i zgadzam się z nią o tym w kwestii tego, że te słowa klucze, które poprzedzają daną lekcję, są niezwykle ważne, cenne i pomocne dla uczniów z Ukrainy. One już wprowadzają
wprowadzają uczniów w tę tematykę, która będzie poruszana na lekcji. Jednak stawiałbym na przełamanie bariery językowej po prostu poprzez pomoc koleżeńską, poprzez pracę w grupach, w parach. Naprawdę proszę mi uwierzyć, dzieci i młodzież zna mnóstwo świetnych sposobów na to, aby się porozumieć. Tak jak wspomniała Iwonka, oni potrafią rozmawiać ze sobą podczas jednej krótkiej rozmowy w języku angielskim, polskim i ukraińskim i świetnie, a jeszcze z elementami języka migowego i świetnie się ze sobą dogadują i myślę, że na to warto stawiać, tak? Po prostu na pracę w grupach. A jeżeli już pracujemy w grupach czy w parach, no to też chodzi o kwestię później ewentualnego oceniania i wytworów pracy uczniów, tak? Bo chcielibyśmy też oceniać pewne wytwory pracy. Stawiajmy na różnego rodzaju mapy myśli czy sketchnotki, ale takie, które zawierają elementy graficzne. Przecież nie wszystko musimy napisać, nie wszystko możemy powiedzieć. Część rzeczy możemy też wyrazić za pomocą ilustracji i to się z pewnością bardzo sprawdzi. Padają pytania konkretnie o ocenianie. Więc myślę, że takie wytwory pracy, jak właśnie tego typu sketchnotki czy mapy myśli, są jednak takim właśnie już formą sprawdzenia. Ja zawsze starałem się wzorcowo odczytać tekst, albo prosiłem ucznia, który sobie z tym świetnie radzi, do tego, aby wzorcowo odczytał tekst, ale też teraz szczególnie mocno posiłkuję się w swoje własne wyjaśnienia, odpowiednio tłumaczę tekst. Podam tylko szybko przykład. No, sytuacja zastała nas w takim momencie, że akurat musieliśmy omówić Świtezianka i Dziady część drugą, więc czytaliśmy Świtezianka i Dziady na lekcji. Oczywiście ja odpowiednio prezentowałem z elementami dramy, o co może chodzić w danym tekście. I myślę, że to było bardzo dobra zabawa dla uczniów z Polski i świetne wyjaśnienie dodatkowe dla uczniów z Ukrainy. Ale tutaj wracając do tej kwestii oceniania, no bo oczywiście oceniamy uczniów opisowo i taką podjęliśmy tutaj wspólnie w szkole decyzję, że oceniamy ich uczniów na bieżąco oceną opisową. Jesteśmy szkołą uczącą się, więc bazujemy na ocenie kształtującej, bazujemy na informacji zwrotnej, jednakże będziemy musieli wystawić ocenę cyfrową na świadectwie. I myślę, że taką bardzo ciekawą formą z języka polskiego, bo mówię o swojej, chciałem powiedzieć branży, ale już brakuje mi słów, ze swojego podwórka, to jest na przykład możliwość, skoro uczniowie z Ukrainy musieli słuchać naszej Świtezianki i Dziadów, to może niech pochwalą się dziełami literatury ukraińskiej. Wszakże w podstawie programowej nasi uczniowie mają wpisaną umiejętność poznawania literatury nie tylko ojczystej, ale także światowej. I myślę, że taka prezentacja właśnie chociażby literatury ukraińskiej będzie świetną formą zarówno integracji, jak i dla nas, dla nauczycieli, możliwości ocenienia. Bardzo Ci, Przemku, dziękuję. My celowo dzisiaj wątku oceniania nie poruszamy, ponieważ jest to bardzo kontrowersyjny wątek. On jest kontrowersyjny w ogóle, tak jak egzaminy są kontrowersyjne w ogóle, nie tylko w stosunku do dzieci ukraińskich, ale w tym szczególnym przypadku są kontrowersyjne podwójnie. Jakby trwają różnego rodzaju prace, rozmowy nad tym, by jednak zmienić to podejście. My też w CO od lat promujemy rzeczywiście ocenianie kształtujące, dlatego się ono też tutaj pojawia. Myślę, że taki dodatkowy stres w postaci ocen dla uczniów z Ukrainy jest zupełnie po prostu teraz w tej chwili niepotrzebny. Mówicie tutaj dużo o słowach kluczach. Ja myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście Twojego przedmiotu, Moniko, matematyki. I tutaj trochę dotykamy tego wątku języka edukacji. Jakby w matematyce z jednej strony ważne są te umiejętności matematyczne, ale z drugiej strony bardzo ważne jest, żeby dobrze rozumieć, o czym na tym przedmiocie mówimy i tutaj znajomość specjalistycznych słów, tak, bo tak trochę można rozumieć język edukacji, jest szczególnie ważne. Ciekawi jesteśmy, w jaki sposób Ty, Moniko, prawdopodobnie też Twoi koledzy i koleżanki ze szkoły matematycy, matematyczki, pracowaliście nad dostosowaniem właśnie lekcji matematyki do tej nowej sytuacji, jak zaspokajacie potrzebę edukacyjną dzieci ukraińskich i dzieci polskich. Że przerzucam się na Twój slajd.
Dobrze, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, my rzeczywiście w pierwszych tych dniach, w ogóle celem naszym jest zapewnienie dzieciom z Ukrainy bezpieczeństwa, poczucia takiej troski i życzliwości. I dlatego też tutaj może zacznę od tego, jak wsparła nas dyrekcja szkoły. Dyrekcja szkoły, tutaj już padło, że są słowniczki i różne formy komunikowania się z dziećmi. Natomiast nasza dyrekcja przygotowała nam takie fiszki. Fiszki dla klas 1-3 i na tych fiszkach znajduje się obrazek oraz wyraz, słowo w języku polskim i ukraińskim. Bardzo to ułatwiło pracę, dlatego że nawet z takimi prozaicznymi sprawami jak ból brzucha, toaleta, wyjście do toalety czy ból głowy, zawsze może dziecko odszukać odpowiedni obrazek i pokazać nauczycielowi, o co mu chodzi. Dla dzieci starszych zostało przygotowane przez dyrekcję naszej szkoły takie już słowniczki i na nich znajdują się podstawowe pojęcia w języku polskim i ukraińskim. Każde dziecko mogło pokolorować flagę i podpisać się z drugiej strony tego słowniczka, także to taką, poczuły taką przynależność do tego, że będą się tym posługiwać. Tutaj jeszcze dyrekcja wspiera nas poprzez zorganizowanie nam szkolenia, które odbyło się, było prowadzone przez Akademię, jak wspierać, jak pracować z dzieckiem z Ukrainy i jak je wdrożyć do zespołu klasowego. My także korzystamy jako nauczyciele tutaj, tak jak Przemek już wcześniej powiedział, dzielimy się doświadczeniami, wyszukujemy webinary, te także organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i wymieniamy się wspólnie na forum właśnie przez te komunikatory, gdzie możemy skorzystać. Tak jak już wcześniej powiedziałam, wspiera nas w tej pracy teraz od niedawna już pani Olga, która jest nauczycielem z Ukrainy i ona też przychodzi do tych klas, tak jak wcześniej było powiedziane, gdzie są dzieci z Ukrainy i tam, gdzie jest taka trudność, bo nie we wszystkich klasach jest taka trudność komunikacji, więc ona nas wspiera w tych działaniach. A jeśli chodzi już tutaj o taki, tak jak tutaj o matematykę, to też mamy w szkole, podzieliliśmy się, jesteśmy podzieleni na grupy przedmiotowe i w każdym, w takiej grupie przedmiotowej podjęliśmy decyzję, że opracujemy taki bank pojęć, w których będą takie najważniejsze rzeczy. Tak jak było tam widać, tak w każdym gabinecie mamy taki pojęć, taki bank pojęć, to są figury geometryczne, cyfry zapisane w języku polskim i ukraińskim oraz takie podstawowe, to co jest nam potrzebne do zajęć. Natomiast jeśli mówię już o całym takim bardziej szczegółowym prowadzeniu lekcji, to wszystkie kryteria sukcesu, cele lekcji mamy zapisane w języku polskim i ukraińskim. Jesteśmy szkołą pracującą, ocenianiem kształtującym, więc te cele lekcji, kryteria sukcesu są dla nas ważne i chcielibyśmy, żeby zarówno dzieci polskie, jak i dzieci ukraińskie mogły się do tego odnieść. Oczywiście tutaj, tak jak wcześniej zostało już powiedziane, wykorzystujemy fiszki, wykorzystujemy, ja tutaj bardzo dużo przygotowuję takich pojęć, jeśli chodzi o własności brył, właśnie mam przygotowane w języku polskim i w języku ukraińskim. To są na karteczkach i korzystamy z translatora, korzystamy też z tłumacza, ale mamy też taką praktykę u siebie w szkole, że nagrywamy czy polecenia lekcji, czy przywitania uczniów, bo ci uczniowie, oni cały czas do nas napływają. Nagrywamy w domu w języku ukraińskim i potem to tylko odtwarzamy na lekcji. Myślę, że to też jest fajną praktyką. Do podsumowania lekcji też zawsze stosujemy, żeby było to w dwóch językach, żeby te dzieci mogły się dobrze poczuć. Bardzo ważne dla mnie też jest dostosowanie metod i form pracy, które stosuję na lekcji. I drodzy Państwo, tak jak tutaj widać, ta praca polega przede wszystkim na tym, że pracujemy w parach, w grupach. Ja myślę, że jest to bardzo fajna forma pracy, dlatego że daje dzieciom takie bezpieczeństwo, poczucie komfortu z tego względu, że one bardzo fajnie, tak jak już tutaj wcześniej Przemek i Iwona powiedzieli, oni bardzo fajnie rozmawiają ze sobą, natomiast niekoniecznie chcą się wypowiadać na forum. I taka forma pracy w grupie, w parze pozwala im na otwarcie się, tak jak mówię, mogą rozmawiać w języku angielskim, w języku próbować polskim i tutaj komunikują się ze sobą. Dlatego wszystkie formy takiej pracy, gdzie wykorzystujemy projekty edukacyjne, gry edukacyjne oraz ja też pracuję rutynami myślenia krytycznego, bardzo fajnie wychodzi to na tych lekcjach. Te dzieci współpracują ze sobą, komunikują się
Bardzo też fajnie wychodzą te lekcje, gdzie pracujemy na żywych liczbach. Tak jak tutaj widać na obrazku, dzieci układają ułamki i odczytują je. I czytają je w języku polskim i w języku ukraińskim. Także tutaj myślę, że to jest bardzo fajna współpraca, gdzie możemy zaangażować dzieci w ruch, w doświadczanie i odkrywanie reguł. I tutaj, tak jak widać na tym slajdzie moim kolejnym, tak jak powiedziałam, pracuję rutynami myślenia krytycznego. Dzieci, to jest wniosek reguła. Dzieci na podstawie jakichś przykładów muszą wyciągnąć swój wniosek. I tak jak widzicie Państwo tutaj, jest wniosek zapisany w języku polskim i pracowała w grupie dziewczynka z Ukrainy i ona zapisała ten wniosek w języku ukraińskim. I to jest bardzo ważne, dlatego że tutaj to jest wniosek dla niej. Ona będzie z tego korzystała i ona to po prostu przedstawia w swoim języku, żeby mogła to potem sobie. Nie musi pisać w języku polskim, którego nie do końca jeszcze rozumie, ale bardzo fajnie współpracują. Drodzy Państwo, ja tutaj chciałam też powiedzieć o tej pomocy koleżeńskiej i w uczeniu się od siebie nawzajem. I tutaj mogę powiedzieć, że fajną taką też jest metodą, że te dzieci z Ukrainy przedstawiają nam też swoje metody. Czyli tutaj nauczyły nas dzielenia pisemnego, dzielenia pisemnego po ukraińsku. I to była bardzo fajna rzecz, którą one się podzieliły z nami, to poczuły się też takie dowartościowane. I zobaczyły, że nie tylko my im będziemy uczyć, ale oni mogą nas też nauczyć. Myślę, że to jest takie bardzo, bardzo fajne i no, potrzebne tym dzieciaczkom. Bardzo Ci, Moniko, dziękuję. Ja mam takie poczucie, że w zasadzie wszystkie te strategie i metody, one są nam doskonale znane, bo to są również jakby takie strategie pracy z uczniem, jakimkolwiek, polskim, ukraińskim, rosyjskim, które po prostu zapraszają go do uczenia się, angażują go w to uczenie się. Ważne jest, żeby znaleźć jakiś pomysł na przełamanie takiej bariery językowej, tak? Bo to nawet nie można nazwać tego problemem, ponieważ to nie jest problem, tylko to jest po prostu bariera językowa, z którą się zderzamy. Co ciebie bym chciała zaprosić, żebyś z perspektywy asystentki międzykulturowej spróbowała spojrzeć na swoją obecność na lekcjach przedmiotowych i na to, co ty wnosisz w te lekcje, jak taka osoba jak ty, może wspierać uczniów w procesie uczenia się, a nauczyciela w procesie też monitorowania tego, gdzie ten uczeń ukraiński jest. Tak? Znaczy, jak postrzegasz swoją rolę? Podziel się też swoją praktyką. Tak, to mogę teraz podsumować to, co usłyszałam już z tych wypowiedzi i bardzo się cieszę, że jest wykorzystane bardzo dużo różnych praktyk i rysunków i bierzecie pod uwagę te słownictwo. I chciałam powiedzieć, że język polski z ukraińskim ma 70% podobieństwa w swoim języku, tylko trzeba mówić po polsku powoli. Bo przychodzą dzieci i zaczynają mówić, ale pani nauczycielka tak szybko mówi, że ja nic nie rozumiem. To też jest bardzo, bardzo ważne, bo jak będą mówić powoli, no to oni dużo słów zrozumieją ze słuchu. I dobra była metoda Iwony, kiedy powiedziała, że czytać. Kiedy my czytamy polskie słowa, to też jakby tak, jak ono brzmi w języku ukraińskim. I wtedy nie ma takich problemów w tłumaczeniu. Co jeszcze sobie zanotowałam, że to znaczy ja pracuję w klasie przygotowawczej na co dzień z rana, a w innych szkołach mam taką pracę na świetlicy i wtedy pomagam dzieciom z różnych klas, od pierwszej klasy do ósmej. No i kiedy rozmawiam na przykład z starszymi dziećmi, dopytuję ich, jak tam było na lekcjach, jakie trudności, co jest dla nich jasne, a w czym by potrzebowali pomocy, no to zacząć może najpierw od polskiej alfabety, od tych dwóch znaków, co takie szy, czy, szczy, o, eł, tych literek, których my nie mamy, żeby oni prawidłowo czytali i już wtedy, jakby kiedy oni nauczą się dobrze czytać, no to dużo słów zrozumiałam. Potem czasami mówią, no jak tam było na lekcji, coś pytali, czy nie nauczyciele. Nie pytają. I co ty? Ja siedzę, milczę. Wychodzi tak, nauczyciele boją się naszych dzieci, dzieci boją się nauczycieli i taka cisza przez cały tydzień. Wtedy ja przychodzę do nauczycieli i mówię, pytajcie o czymkolwiek, o pogodzie, o przyrodzie, nie wiem, o kolorach. I również proszę dzieci odpowiadać.
Може бути слово по-українську, слово по-польську, слово по-ангельську, було як тільки треба з ними почати контактувати. Бо так як вони через пару днів сідзов і мільчов, втеди є ще трудні їх чонгнути в то навчання ще. І втеди я вже зачинам з ними там мовити, працювати, щоб вони читали земною нас, земною на слух, щоб вони не бали ще читати. Я теж роблю бленди, тут теж може роблю бленди мовлення і так далі. Але всі можемо поїхати до іншого краю, кожен буде робити бленди, щоб вони ще не бали. І на це би я ще звернув вам увагу, що праця домова повинна бути написана на таблиці і справді, чи дітко зазначило собі. Бо звикли навчитель мові праця домова, кожен собі зазнача. В Україні ми по-іншому зазначаємо, тут якби ні. І найперше, що я, коли є не зазначена праця домова, а очевидно, вона є не одроблена, то втеди я мовлю, то мусиш в кінці лекції уважно слухати слова «праця домова» і втеди вже нотуй собі. І питам, чи є написане на таблиці? Ні. Чи хтось справдзе, чи маєш зазначене в зашиті? Ні. І втеди дайте таку роль або польським дітям, ніхто не попросту приходзав і справдзав «Строна 68, чвічення номер 2». І якщо вони можуть, польські діти, помогти витлумачити, то можна усне то зробити, то, що я, наприклад, роблю. Так? І дітко почне робити. Багато ще мені тіше, що користати за словничку. В словничку багато дуже наружне темат з різних предметів. Наша фундація «Польський форум міграційний», зважча я, в зешлим року зробила словничок тлумачень до задань з математики і з язика польського. Бо те слово, наприклад, там кшталти, фігур, то все, то дуже тих тлумачок. Коли почав працювати з дітьми, і найтрудніше, що для них було, то прочитати полецення і зрозуміти, бо воно написане в язику польським-польським. Ні? Часами я читам два рази полецення, пужні зачинам тлумачити для себе, що то означає, і пужні працює з дітьми. Также мамы только в электронной версии тен словничек, бо те полецення повтажающе, узупевні там щось там, для молодших дітей там оточ пентлю, подкреш червону кретку. І втеди вже якби не буде таких проблем через місяць часу. Вони вже то читають і вже розуміють, що оточ пентлю то оточ, що узупевні табелі то узупевні і так далі. І... Ну, то з такого, що на лекціях, наприклад, було би зі старшими дітьми. Так, маємо інне ділення, ділимо не так, як ділив то в Польщі. Для мене то теж було таке заскочення. Просила діти, щоб мені показали, як то ділив в Польщі. І ще о тих різницях в едукації, о тих поділеннях клас, до якої класи треба віддавати діти. То вже 4 роки, як працює асистентко, то завжди якби не вальче, а пропонує, інформує і показує, що шмяло дітко можна віддавати урок ніжей. І то стоїть у мене завжди першим пунктом, коли проводжу школення, не знаю, для навчителів, для інших асистентів, для директорів шкіл. Ну і показує то різницю, що в Україні до 4 класи діти ходять і мають тільки одну навчительку. І маю те предмети, то значить подрянчник є так зроблений, що маємо дуже образків, написане великим, дуже друком. І якби діти сідали з єдною навчителькою. Коли приходив до школи, директори шкіл питаю, до яких класи ходило дітко? До 4. Ну, то піде тут і до 4. Мама задоволена, дітко ходить до 4 класи. А приходить дітко до 4 класи, я починаю з ним працювати перший, другий, третій день і виходить, що... Але то 4 класа, де вже інші навчителі, доходить історія, доходить природа, математика, термінологія, то попросту найтрудніший предмет з моїх 4 лет досвідчення з старшими дітьми. Темату, в яких вони не вчили ще у нас в Україні. І коли я починам з ними одрабити працю домову, або помагати, і виходить на то, що я повинна
przetłumaczyć polecenia, dodać słownictwo i jeszcze wytłumaczyć, co to takie ułamki, bo ich nie było w naszej czwartej klasie. No dobrze, część mowy to już wiemy, co to znaczy. I tutaj wychodzą w trudności, bo z matematyki na przykład oni mogą zrobić ćwiczenia, tam podzielić, pomnożyć, coś jako zadacze. Ale chodzi na to, że oni ani wypracowania nie napiszą, ani przeczytają polecenia. Dla nich to trudności. I jeżeli dziecko idzie na klas niżej, a ono wprawie odpowiada naszemu klasu w Ukrainie, no to na spokojnie dojdzie to słownictwo. Dziecko na spokojnie sobie, nawet te tematy, które ono znało już w Ukrainie, no to nie będzie takiego szoku. No bo tylko trzeba zrozumieć polecenia, a nie będzie szoku, bo on rozumie, co trzeba zrobić. I tutaj tak będzie jakby prościej dla dziecka, chociaż rodzice czasami, dzisiaj nawet jedna z moich mam mówi, no dziecko chodziło do trzeciej klasy, a tutaj już chodzi do drugiej. Ja mówię, Boże, że już ktoś to zrobił, że dało dziecko do drugiej klasy i na spokojnie dziecko sobie zacznie się uczyć. I pokazuje, jak to wygląda. To znaczy... Tyle o takie podsumowania dla nauczycieli, dla dyrektorów. Praca domowa obowiązkowa, jeszcze raz, oni będą odrabiać pracę domową. Jedyne, że w moich szkołach w Warszawie braknie podręczników. No, po prostu nie ma takiej ilości podręczników, jaką przyjmują warszawskie szkoły. No to wtedy albo dzieci robią zdjęcia, w końcu lekcji, czasami boją się korzystać z telefonów, bo ja zawsze informuję, że zasady w Polsce inne niż my mamy w Ukrainie, że tutaj zabronione w ogóle chodzić z telefonami. Про Україну то вони мовив, що ми там цілий час телефонами, до склепу входимо підчас лекції, робимо, що хочемо, і я так приходжу, мовлю, ну ні, ну мами праві все, як в польській школі, тільки що так діти мовив, не, щоб себе бронити. І так, праця до... І вtedy вони одрабляють працю домову, або одрабляють так, як тут, можуть написати по-українську, якщо вони відзов. Якщо ні, то я ще проводжу в своїх школах, то роблю ćwiczenia і не розумію, або не учили ще цього темату. Для того, наприклад, ćwiczenia номер 2 ставимо знак запитання, і то ж буде така підповідь для навчителя, що то дітсько... Podchodziło do pracy domowej, czytało, ale nie zrozumiało i dla niego tutaj potrzebna pomoc. Mm-hmm. Albo ono później mówi, że tego tematu nie uczyło się w Ukrainie i nie było tych ułamków jeszcze, albo coś tam, albo po prostu nie zrozumiał polecenia. Bo bywa tak, nie rozumiesz polecenia, przychodzi do nauczyciela przed lekcją czy po lekcji i nauczyciel jedne czy dwa wyrazy zmieni czy przetłumaczy. Ono, a no to ja szybko to zrobię. Raz i już jest napisane. I ten znak zapytania taki daje jakby na dwie strony pomoc i dla szkoły, że dziecko prosi o pomoc i dla dziecka, że ono zostaje jakby, nie dostanie jedynki. Ja mówię, nie bójcie się, że nie odrobiona praca domowa. Ja czasami też nie mogę z nimi przeczytać historię, żeby oni mi tam odpowiadali po polsku te różne bitwy i tak dalej. Te, co ja robię, to wprowadzam w swojej pracy tak z dziećmi. No i co jeszcze? To już krótkie takie ogólne. Robię taką godzinę w języku ukraińskim. To znaczy ja przychodzę do szkoły, w każdej z moich szkół, w których ja pracuję, już to robiłam i to dało bardzo takie pozytywne rezultaty. Zbieram wszystkich dzieci, którzy chodzili do szkoły 2 lata temu, 5 lat temu, chodzą teraz. I oni zobaczyli, że, bo w każdej klasie tam po paru uczniów, a tutaj zobaczyli, że o, ale nas tak dużo. I poprosiłam ich, żeby oni pomagali nawzajem wszędzie, na przerwie, jeżeli na lekcjach, w jadalni, po lekcjach. To znaczy, jak widzę, że dziecko małe płacze albo chodzi i po ukraińsku coś mówi do nauczyciela, no to trzeba przyjść do tego dziecka czy do nauczyciela i no, po prostu wytłumaczyć i pomóc. I na tej godzinie takie spotkanie, dlaczego robię po ukraińsku,
bo czasami, kiedy ja przez cały dzień rozmawiam po polsku, to jak po polsku kipi mi już tam głowę czy mózg i tak dalej i chcę przejść na swój ojczysty język. I kiedy prowadzę takie zajęcia, taką godzinę, daję możliwość, rozmawiamy już po ukraińsku. I wtedy oni mnie wszystko opowiadają, jakie trudności, nie tylko po lekcjach, to znaczy każdy, kto ma w domu jakieś problemy. Tak jak powiedziała Aneta, że my oglądamy nie tylko wiadomości, a każdy został, u każdego dziecka został tam ktoś z rodziny, to znaczy mężczyzna. I emocjonalna sytuacja wygląda teraz tak, że dobrze, że dzieci tutaj i rodzina z mamą przyjechali, ale najgorzej, że ta rodzina jest rozerwana. Taty tam, mamy tu z dziećmi. I jakby wszystko, co oni czytają i wiedzą o swoim małym miasteczku czy dużym mieście, to wszystko omawiane jest wieczorem albo z rana i dziecko przychodzi do szkoły. Nie wiadomo dlaczego, u mnie jedno dziecko przez dwa dni spało po prostu na lekcję. Zasypia, było cicho w klasie, powiedzieliśmy, że cisza. Już nie dowiedziałam się, że po prostu on śpi na podłodze, no bo nie ma miejsca spać, nie? No i też to taka informacja dla szkoły, że po prostu on mówi, że no nie wysypia się. I co jeszcze do tego chciałam dodać? A, o tej godzinie ukraińskiej. I wtedy oni już prosto rozmawiają między sobą, wiedzą ile tych dzieci na całą szkołę. Nauczycieli też wiedzą, że można przyjść, nie wiem, tam do piątej klasy, że tam jest uczniowie, które mogą pomóc. I już działa taka pomoc między Ukraińcami, a tymi dziećmi, którzy już parę lat chodzą do szkoły. I oni wtedy opowiadają swoje też doświadczenia, że każdemu było trudno, niezależnie od tego, kiedy ty przyjechał. Język polski trudny, trudny dla mnie był w jakimś momencie, kiedy nie zrozumiałam go po dwóch latach, dlaczego byłam, byłem, byliśmy, byłyśmy. Teraz ze swojego doświadczenia to tłumaczę dzieciom. I jakby na tych godzinach, albo kiedy na świetlicy pracuję z dziećmi, to pracujemy jakby w takich grupach i dzieci, którzy już rozmawiają lepiej po polsku, to tłumaczą albo po prostu mówią jakie słownictwo. I dzieci szybciej rozumieją i szybciej powtarzają. Bo kiedy ja mówię na przykład powtórz słowo, wyraz książka, on mówi mnie, że dobrze, że ty mówisz. Ja mówię nie, no powtórz słowo, powtórzy słowo. Książka, no to trudno, to powtarzają. I no takie ciekawe jakby bywają momenty. Dzięki bardzo, Laryso. Jesteśmy już trochę po czasie, ale ja pozwolę sobie jeszcze podsumować. Mam takie poczucie, ty Aneta powiedziałaś na początku, że ta, zapomniałam imienia osoby, którą wyście zatrudnili. Tatiana. Tak, Tatiana, że Tatiana to jest taki skarb i tutaj wydaje mi się, że nam się ten obrazek trochę domknął, bo rzeczywiście taka osoba to nie jest tylko tłumacz, to nie jest osoba, która właśnie pomoże przetłumaczyć najważniejsze dokumenty, ale to jest też taka osoba, która w języku ukraińskim usłyszy też wyzwania, problemy, trudności, które być może nawet nie są wielkimi trudnościami i rozwiązanie ich jest bardzo proste, tylko one muszą być zakomunikowane. Więc rzeczywiście to jest ogromny skarb. Wydaje mi się, że drugi poziom albo takie także ważna rzecz, to o tym mówiłaś teraz przed chwilą, Laryso, to jest to podtrzymanie tożsamości ukraińskiej. Jakby, jak się nie spojrzy na jakiekolwiek rekomendacje związane z pracą z dziećmi, z doświadczeniem uchodźczym, to bardzo ważne jest podtrzymanie tej tożsamości swojego kraju. I szkoła powinna to robić. Powinna to robić właśnie umożliwiając naukę języka ukraińskiego albo umożliwiając spotkania w języku ukraińskim i też tam, gdzie to jest możliwe na lekcjach przedmiotowych, co widać było w twojej wypowiedzi, Moniko, pozwalając na myślenie, wnioskowanie w języku ukraińskim. To nie musi się odbywać w polskim. Ważne, żeby ta reguła matematyczna została dobrze zapamiętana, a potem dobrze stosowana. Bardzo wam dziękuję za te wszystkie doświadczenia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest niewystarczające. Było nas dużo też z tego
powodu, bo chcieliśmy bardzo mocno sobie, ale i Wam jako uczestnikom tego webinaru pokazać, jak bardzo to od całej szkoły zależy, jakie będzie to doświadczenie dziecka ukraińskiego w polskiej szkole. Znaczy, że to nie jest tylko, że dyrektor to zajmuje się takimi rzeczami, nauczyciele to się zajmują takimi rzeczami, a w klasie i tak pozostaje ten nauczyciel sam sobie. Znaczy, jak nie ma współpracy, nie ma wymiany wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, szukania rozwiązań, ale też właśnie tego, o czym tyle razy mówiłaś, przychodzenia do nauczycieli z tymi problemami, których po prostu na przykład nie dostrzegamy, tak, a ty je dostrzegasz, to trudno jest wypracować takie spójne podejście, które sprawi, że ta szkoła będzie przyjaznym miejscem dla wszystkich dzieci, polskich dzieci i dzieci, dzieci ukraińskich. My jako Centrum Edukacji Obywatelskiej cały czas jesteśmy z Wami. Widzieliśmy tutaj propozycje tematów, które mogły być, które są dla Was ważne. Oczywiście też rozważymy, na ile możemy, jesteśmy gotowi, żeby daną tematykę podjąć. Zachęcamy Was do korzystania ze strony, na której zamieszczamy przydatne materiały, nie tylko te, które wypracowujemy jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale przede wszystkim wypracowane przez inne organizacje, na przykład Polskie Forum Migracyjne, o którym Larysa mówiła, które jest kopalnią po prostu takich materiałów, czy Fundacja Mikołaja imienia Mikołaja Reja. Jest tam też specjalna zakładka dyrektorska, na której już lada chwila pojawią się też dobre praktyki dyrektorskie z różnych miejsc w Polsce dotyczące organizacji po prostu szkoły i też procesów wychowawczych i edukacyjnych w szkole. Zapraszamy też na dwa webinaria dyrektorskie, które już wkrótce. Pierwsze na pewno 22 kwietnia, które będzie o tym, o komunikacji i współpracy i znaczeniu tego w tworzeniu środowiska szkolnego sprzyjającego wielokulturowości, właściwie dwukulturowości teraz głównie z, no jaką się po prostu spotykamy w wielu miejscach, w wielu szkołach w Polsce. 27 kwietnia w ramach cyklu Odporna Szkoła, o ile się nic nie zmieni, będziemy mieć webinar trochę z innej bańki tematycznej, ale wciąż szkolnej, dotyczący partycypacji uczniowskiej i samorządności. I na pewno, jeśli ten temat pozostanie, to włączymy tam też ten kawałek dzieci ukraińskich w samorządności, w samorządzie uczniowskim. Nie oderwiemy się od tego kontekstu tak zupełnie. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, potrzeby, piszcie na mail dyrektorzy@co.org.pl. My tam zbieramy jakby wszystkie wyzwania, z którymi wy się na co dzień mierzycie. Zachęcamy też do tego, by powoli z tych wyzwań, które jeszcze się nie domknęły, ja zdaję sobie sprawę z tego, takich formalno-organizacyjnych, przesuwać się w kierunku jednak myślenia takiego długofalowego rozwiązania, które za chwilę będziemy wdrażać od nowego roku szkolnego w swoich szkołach. Ta sytuacja od września pewnie będzie trochę inna niż dzisiaj. Nie wiadomo, ile dzieci z nami zostanie. Mamy nadzieję, że wojna w Ukrainie szybko się skończy, że wiele osób też będzie mogło wrócić do swojego kraju, ale też dobrze wiemy, że część z dzieci zostanie razem z nami na dłużej. I polecamy tutaj asystenturę międzykulturową. Przypomnę tylko, że to jest taka nazwa, może nie robocza, ale taka obyczajowa. Natomiast w polskim prawie szkoła ma możliwość zatrudnienia pomocy nauczyciela, a to, jaki zakres obowiązków ma ta pomoc nauczyciela, jakie zadania są zlecane tej osobie, to już jest jakby wtórna rzecz. I dzięki Aneto za ten pomysł z zatrudnieniem nauczyciela na stanowisku nauczyciela świetlicy, nauczyciela ukraińskiego na stanowisku nauczyciela świetlicy. Ja wiem, że nie mamy, Sylwio, czasu, ja wiem, ale ja tylko powiem, wiecie co, bo ja wiem, że można zatrudnić jako pomoc, ale to jest wymiar 40 godzin, a wiemy, jakie są płace w szkolnictwie. Więc zastanówcie się, czy właśnie tej świetlicy, która mimo wszystko daje trochę więcej pieniędzy w wymiarze godzin. Tak, tak, dzięki za ten formalny kawałek tutaj. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam, Tobie Iwono, Tobie Aneto, Tobie Moniko, Tobie Przemku nauczycielu, Tobie Laryso i dziękuję Tobie, Przemku, za współprowadzenie tego webinaru. Podziękowania się też należą do Anity. Tym razem nam Menti nie zadziałało, zadziała następnym razem. Także do zobaczenia, widzimy się przy kolejnym spotkaniu. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia.